Moi drodzy, witam Was serdecznie, ja jestem Patryk z kanału WrestleOne i w dzisiejszym odcinku mam dla Was kilka naprawdę, wydaje mi się, soczystych tematów, w sam raz na niedzielne popołudnie. Jeszcze zanim w ogóle przejdziemy do meritum odcinka, to chciałbym podziękować za to, że cały czas tutaj jesteście, że cały czas liczby rosną, co nie ukrywam, cieszy i mobilizuje do dalszego działania, a przede wszystkim doceniam to, że cały czas przybywają tutaj nowi subskrybenci, także witam Was tutaj na kanale, witam też stałych bywalców. I oczywiście zapraszam tradycyjnie już do pisania w komentarzach Waszych spostrzeżeń na tematy, które dzisiaj przedstawię, a to jest zawsze jakby ta najlepsza część, gdzie sobie wieczorkiem siadam i odpowiadam na Wasze komentarze, także piszcie ich jak najwięcej i zostawcie polubienie, aby film zyskał jak największy zasięg. Już jutro gala Monday Night Raw, także zacznijmy może od tego, co na tą galę zostało już oficjalnie zapowiedziane. Jak pewnie po tytule i miniaturce zauważyliście, na gali Monday Night Raw będzie Brock Lesnar. Oczywiście Lesnar powrócił na ostatniej czerwonej tygodniówce i jego powrót spowodowany był w zasadzie obraniem za cel Bobby'ego Lashleya. Wszystko co prawda zmierza ku temu, iż walkę tej dwójki zobaczymy na Crown Joule. Myślę, że jest to już więcej niż pewne, tym bardziej, że Lesnar pojawi się również na jutrzejszej czerwonej tygodniówce, gdzie zapewne coś w tym kierunku zostanie uczynione. Lesnar przyczynił się również do utraty tytułu United States przez Bobby'ego Lashleya, co też Lashley po tamtej walce zapowiedział, że teraz za cel obiera właśnie Lesnara, a później zajmie się jeszcze Rollinsem. Także na pewno rywalizacja na linii Lesnar-Lashley nabierze tempa jeszcze, no już jutro. Jeżeli mowa o tytule United States, to właśnie na tej samej gali zobaczymy również starcie o wspomniany tytuł, którego posiadaniu obecnie jest Seth Rollins i nic nie cieszyło mnie bardziej w ostatnim czasie niż właśnie to, no chyba tylko powrót Wyatta. Ale wracając, Seth Rollins zawalczy ponownie z Mattem Riddlem, tylko tym razem właśnie o tytuł United States. I ponownie mój mokry sen się spełnia, bo kilka odcinków temu, pewnie niektórzy z Was pamiętają, wspominałem o tym, że fajnie byłoby, gdyby na Extreme Rules została dodana jeszcze stypulacja o tytuł United States, gdyby wcześniej Rollins ten tytuł z rąk Lashleya zdobył. No finalnie nie odbyło się to na Extreme Rules, ale mamy tą walkę jutro na Raw, więc jakby ja jestem zadowolony. Raczej Rollins tą walkę wygra, bo nie wydaje mi się, aby federacja w tak szybkim tempie chciała zrzucić tytuł na inną osobę, chociaż tą inną osobą jest Matt Riddle, także tutaj raczej jest to w jakimś stopniu prawdopodobne, ale jakby walka sama w sobie na pewno będzie interesująca i już w sumie doczekać się jej nie mogę, bo po tym fight picie na Extreme Rules myślę, że obaj mają nam jeszcze trochę do udowodnienia i trochę do poprawienia. Na chwilę odejdziemy od tematu Monday Night Raw, za chwilę też wrócimy, bo mam dla Was jeszcze jedną informację, ale teraz chciałbym odnieść się bardziej do stacji, na której Monday Night Raw jest transmitowany, czyli USA Network. I tutaj uwaga, moi drodzy, taka ciekawostka, informacja dla osób lubiących wieści prosto, bardziej taki insight. USA Network jest bardzo zadowolone z wyników gali Monday Night Raw, uwaga, po odejściu Vince'a McMahona, co też jest takim troszeczkę bezpośrednim punktem zaczepnym do tego, że odejście Vince'a McMahona równa się same dobre rzeczy dla World Wrestling Entertainment i jakby biorąc pod uwagę to, że Raw nie wykręcało dobrych liczb w ostatnich miesiącach, to teraz znacząco te liczby się poprawiły, USA Network jest zadowolone. Co prawda w ostatnich tygodniach WWE mocno tutaj konkuruje z meczami futbolu, natomiast jakby USA jest zadowolone i chyba to jest tutaj takie najważniejsze. I co więcej, są oni bardzo skłonni ku temu, aby w najbliższym okresie nawiązać nowe umowy zarówno z Raw, jak i NXT, jeżeli chodzi o transmisję tych gal również w roku 2024. Także powiem szczerze, fajnie jest to słyszeć, bo jakby zawsze to jakoś też pozytywnie wpływa na odbiór fanów, którzy mogą również być zadowoleni z produktu, a ja w ostatnich tygodniach nie ukrywam jestem, co też widać chyba po aktywności, jaką frajdę sprawia mi nagrywanie właśnie materiałów o wrestlingu. Wracając do gali Monday Night Raw, która już jutro i podkreślę jeszcze raz zapowiada się bardzo interesująco. Luke Gallows i Karl Anderson stoczą pierwszą walkę po powrocie do federacji WWE i będzie to walka przeciwko Otisowi i Chadowi Gable'owi, czyli Alpha Academy. Na pewno nie skończy się to na zwykłej walce, na pewno tutaj będzie jakieś połączenie z Judgment Day, na pewno pojawi się Finn Balor i jego stajnia i na pewno będzie też tutaj aktywny AJ Styles. Jakby nie było, Monday Night Raw zapowiada się naprawdę bardzo interesująco, ale ja jeszcze na chwilę chciałbym zatrzymać się w temacie właśnie Good Brothers. Jak wspominałem, Karl Anderson jest również mistrzem w New Japan Pro Wrestling i jakby sytuacja na linii New Japan Pro Wrestling a WWE wygląda naprawdę bardzo zadowalająco i w sumie klarownie dla nas jest zrozumiała. WWE powiedział wprost, że nie będzie ono stwarzało żadnych większych problemów, jeżeli chodzi o New Japan Pro Wrestling i dokończenie storyline'u z Karlem Andersonem jako mistrzem. Co prawda Karl Anderson nie miał podpisanego kontraktu z Federacją New Japan Pro Wrestling, a był tam po prostu jako zawodnik sceny niezależnej, taki freelancer można by to określić. Triple H i cały zarząd jednak nie mają problemu z tym, aby Federacja New Japan Pro Wrestling dokończyła storyline z Karlem Andersonem i co więcej, nie narzucają oni presji czasu, aby ten tytuł został z niego ściągnięty jak najszybciej. WWE wyraziło całkowitą zgodę na to, aby Karl mógł dokończyć storyline nawet do Wrestle Kingdom 17, które chyba w styczniu, o ile się nie mylę. I co więcej, powiedzieli oni również, że Luke Gallows też może czynnie występować na galach New Japan Pro Wrestling, aby też jakby uczestniczyć w storyline Karla. To jest w sumie taka informacja, też bardziej insight, mówiąca o tym, że federacja WWE też zmienia nastawienie do innych federacji, też ze scen niezależnych, gdzie na dobrą sprawę dobrze to zwiastuje na przyszłość, ponieważ zawodnicy z innych federacji będą mogli być może dogadywać się na występy właśnie również z WWE, a to naprawdę otworzy prześwietnie jakby furtkę do jeszcze bardziej rozluźnienia świata wrestlingu, więc jak najbardziej na jak największy plus cała ta sytuacja. I na koniec, moi drodzy, mam dla Was informację dotyczącą Cody'ego Rhodesa. Widziałem, że też w komentarzach pisaliście o Codym Rhodesie, że fajnie byłoby, gdyby powrócił, że już go brakuje, że jego rywalizacja z Brayem Wyattem byłaby świetna i tak, tutaj odpowiem na te komentarze, byłaby świetna i na pewno ją dostaniemy. Natomiast chciałbym odnieść się właśnie do kontuzji Cody'ego Rhodesa, gdzie cała sytuacja wygląda naprawdę bardzo pozytywnie, w sensie leczenie jakby trwa lepiej niż zakładano, wszystko idzie szybciej niż zakładano i jeżeli chodzi w ogóle o kontuzję Cody'ego Rhodesa, doznał on jej latem bieżącego roku, wykluczano Cody'ego na blisko rok czasu, bo jakby pamiętamy jego zerwany mięsień piersiowy i cała ta sytuacja wymagała też przejścia operacji, która oczywiście przebiegła pomyślnie i Cody Rhodes na co dzień funkcjonuje już po prostu normalnie. Co więcej, taka ciekawostka, jakby jego rehabilitacja i cały powrót do sprawności fizycznej trwa pod okiem DDP, czyli Diamond Dallasa Page'a, co też jest w sumie takim fajnym akcentem. Jak wspomniałem, Cody Rhodes funkcjonuje normalnie, może wykonywać wszystkie czynności życiowe dnia codziennego, natomiast nie może on dźwigać żadnych cięższych rzeczy, ale i do tego stopniowo razem ze swoimi lekarzami, razem ze swoimi trenerami, całym sztabem Cody Rhodes dojdzie. Jeżeli chodzi o powrót i odpowiadając też na pytanie postawione w tytule, kiedy powróci Cody Rhodes, to jego powrót planowany jest prawdopodobnie na Royal Rumble 2023, czyli w styczniu, bądź na galę Day One, która odbędzie się w Atlancie, a Atlanta też jest bliskim miejscem dla serca Cody'ego Rhodesa, więc kto wie, wydaje mi się, że śmiało możemy chyba tutaj określić, że powrót Cody'ego Rhodesa szykowany jest na początek roku 2023. Takim w sumie najlepszym scenariuszem, który teraz przychodzi mi do głowy, jest to, by Cody faktycznie powrócił na Royal Rumble i Royal Rumble wygrał, aczkolwiek z drugiej strony, czy Cody potrzebuje zwycięstwa Royal Rumble, aby walczyć o główny tytuł federacji? Myślę, że nie. I myślę, że Triple H, jeżeli chodzi o Royal Rumble, będzie mógł postawić na kogoś młodego, jakąś wschodzącą gwiazdę. Ale w sumie do Royal Rumble jeszcze trochę nam zostało i na pewno będziemy mieli okazję o tej gali i o prawdopodobnym zwycięzcy porozmawiać. Moi drodzy, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że on się Wam spodobał. W sam raz taki film na godzinę 15 w niedzielę, tak też to planowałem, więc dajcie znać, czy film był w porządku i zapraszam Was do komentowania na temat tematów przedstawionych w dzisiejszym materiale. Dajcie znać, czego spodziewacie się po walce Rollins kontra Matt Riddle na RAW, co sądzicie o rywalizacji Lesnar-Lashley, czy też nie możecie doczekać się już powrotu Cody'ego Rhodesa. Komentujcie, subskrybujcie, aby być ze wszystkim na bieżąco i zostawcie polubienie, by film zyskał jak największy zasięg. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia.